Cześć, z strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zamiarze, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella został opublikowany nowy Brawl Talk i dzisiaj sobie go omówimy. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodanych aż 2 nowych zadymiarzy, 27 skinów, zmiany w edytorze map oraz nowe tryby. Więc mój kochany przyjacielu, jeżeli czekałeś na ten odcinek i uważasz, że robię dobrą robotę, bo tak szybko wrzucam dla was odcinki, no to strzel łapeczkę w górę. Dzisiaj pobijamy rekord łapek pod tym filmem, wbijacie 50 tysięcy, ja w was wierzę. A dlatego, że w was wierzę, postanowiłem, że zrobię dzisiaj dla was konkurs na 100 zł PSC. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, no to klikaj w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars. Wtedy kod Farel automatycznie ci się wpisze do sklepu, a w sekcji komentarzy napisz, który skin, który za chwileczkę wam przedstawię, wam się najbardziej podoba. Teraz polecam 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali Megaboxa. Dziękuję za wsparcie, pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nie zapomnijcie użyć kodu Farel. I nagrajcie króciutki filmik, podeślijcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. Oczywiście mój e-mail znajdziecie w opisie, a jeżeli twój krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa i musisz sprawdzić koniecznie swoją skrzynkę odbiorczą, ponieważ ja odsyłam ci taki kodzik na twojego maila. Po obejrzeniu tego odcinka zapraszam jeszcze wszystkich do pixyshop.pl. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć i przy okazji ładnie wyglądać, no to tam znajdziecie najlepsze koszulki w sieci. Zapraszam. Siódmy sezon w grze Brawl Stars będzie należał do dinozaurów i będzie się nazywał Jurajski Plusk. I na samym początku zostaje nam przedstawiony nowy zadymiarz, który nazywa się Buzz. Jest on ratownikiem wodnym, który pilnuje porządku na plaży, ale jest on także chromatycznym zadymiarzem. Jednak niestety nie jest najlepszy w swojej pracy, przez swój mały rozmiar i krótkie rączki. Więc ciężko jest mu podać pomocną dłoń, jak ktoś się topi. Ale lubi przestrzegać zasad i mówić innym, co mają robić albo czego nie mogą robić. Jest zadymiarzem średniego zasięgu, którego atak to seria ciosów. Jego super atakiem jest rzut deską ratowniczą, a następnie przyciąganie się do przeciwnika. Jednocześnie trafiony zadymiarz zostaje ogłuszony na krótki czas. Niestety nie dowiedzieliśmy się, co oznacza taki okrąg wokół baza, ale wydaje mi się, że jest to zasięg jego ultimate ataku albo nowego gadżetu. Na chwilę obecną nic na ten temat nie wiemy. Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Okazuje się też, że Buzz kocha heavy metal i gra w zespole punkowym. Dlatego też otrzyma nowy skin Born Bad Buzz. Zły od urodzenia Buzz. Jak dobrze wiecie, wakacje tuż, tuż, moi drodzy, i Supercell zadbał też o to, żeby nie zabrakło też takiego klimatu w grze, dlatego do gry zostaną dodane nowe wakacyjne skiny. Nowy skin otrzyma Surfer Carl. Wygląda, powiem wam szczerze, przekozacko. Przez chwilę myślałem, że jest to jakiś nowy zadymiarz. Nowy skin też otrzyma Leon. To już jest chyba 6 z kolei. I powiem wam szczerze, że Leon przypomina mi łudząco Rexa z Fortnite. Nowy skin również otrzyma Mortis. Plażowy Mortis. Taki sam kostium dzisiaj jest przebrany Dani, który przedstawia nam Brawl Talk. Coco Rosa. Teraz Rosa zamiast kwiatka będzie na swoich plecach nosiła małą palemkę. No i moi drodzy, teraz totalnie coś nowego. Skuterowa Jackie. Jackie teraz zamiast swojego młotu pneumatycznego ma młot pneumatyczny w kształcie skutera wodnego, w kształcie rekina. Wow! Powiem wam szczerze, że wygląda naprawdę przekozacko i to chyba jest najlepszy skin do Jackie. No i oczywiście Nita też się doczekała swojego nowego skina, który nazywa się Pilnująca Wielorybów Nita, u której niedźwiedź został teraz zastąpiony wielorybem. I ten skin został stworzony przez fana gry Brawl Stars, który wygrał w konkursie Supercell Make. Wakacyjne skiny wyglądają naprawdę przekozacko, postarali się, a wy w komentarzu napiszcie, który skin według was jest najlepszy. Moim zdaniem wakacyjna skuterowa Jackie na chwilę obecną jest top of the top. Jeżeli myśleliście, że to jest koniec nowych skinów, no to mylicie się i to grubo. Tak samo grubo jak wygląda Lu przebrany za burgera. Jest przecudowny. Lu teraz ewoluował z loda burgera. Dziwne. Nowy przekozacki skin też dostanie Max. Hermes Max. Hermes był wysłańcem i ambasadorem Zeusa. Posłańcem i gońcem bogów z Olimpu. Jego atrybutem były sandały ze skrzydłami, dzięki którym przemieszczał się z miejsca na miejsce. No to teraz, moi drodzy, już wiemy, dlaczego tak Max szybko biega. To nie przez te energetyki, tylko przez nowe sandały Zeusa.
No a teraz, moi drodzy, coś dla osób, które nie wydają pieniążków na gierki. Nowy skin za darmo, a dokładnie Megabox Daryl. Megabox Daryla otrzymają wszyscy za darmo z okazji pierwszych urodzin Brawl Stars w Chinach. No to więc, moi kochani, za to musicie oczywiście zostawić łapeczkę w górę, no bo Supercell daje coś za darmo, więc jeżeli jeszcze łapki nie zostawiłeś, to strzelaj łapkę w górę, gościu. Może coś jeszcze w dzisiejszym odcinku uda mi się dla was tutaj za darmo wyrwać. Do Brawl Stars dołączy też reszta zespołu Baza. A dokładnie Trash Poco, grający na gitarze. Trash to tak przy okazji taki gatunek metalu. Oraz nikczemny Stew, który będzie grał na perkusji. Do tego zestawu nie będąca w zespole, ale także zarąbista, złośliwa Bibi. Będzie ona do zdobycia w challenge'u, ale też oczywiście będzie możliwość jej kupienia w sklepie po jego zakończeniu. Jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, no to, moi drodzy, Supercell zaczyna kolaborację z Latin America Master League. O, coś takiego. To było po latynosku. Brawl Stars Master League zawiera najbardziej rozpoznawane drużyny w Ameryce Łacińskiej. Oraz jest to pierwszy event sportowy, w którym tylko kluby piłkarskie będą brać udział. Jeżeli chodzi o nowe skiny, to na razie tyle, a teraz przejdźmy do omawiania nowych trybów oraz nowych zmian, które zostaną wprowadzone do poszczególnych trybów. Dobra informacja dla fanów trybu Knockout, zostaje on na stałe. Ale w te lato również zostaną dodane 3 nowe tryby do gry. Wall-A Brawl, czyli nawiązanie do siatkówki. Jeżeli piłka uderzy w połowę przeciwnika, zdobywasz punkt. Pierwsza drużyna, która zdobędzie 2 punkty, wygrywa. Drugim trybem jest Basket Brawl. To forma koszykówki Brawl Stars, podobnie do Brawl Balla. Ale mapa jest mniejsza i musisz trafić piłką do kosza, który się rusza. Oraz trzeci tryb, który nazywa się Hold the Trophy, trzymaj puchar. Jest jeden puchar na mapie, a drużyna, która trzyma puchar najdłużej, wygrywa. Ale uważajcie, bo zadymiarz, który niesie puchar, porusza się bardzo, bardzo wolno. Nowe tryby są przekozackie i powiem wam szczerze, że sam już nie mogę się doczekać, aż zagram w jakiś nowy tryb. Ale teraz sprawdźmy sobie, co nowego czeka nas w edytorze map. Do edytora map zostanie dodanych 5 nowych przedmiotów. Leczenie, chmurki, kolce, powalniacze i przyspieszacze. Wow, wow, edytor map staje się coraz lepszy i powiem wam szczerze, że niedługo będą się pojawiały na moim kanale bardzo często, gęsto jakieś defrany, gdzie będziemy biegali po kolcach, a przy okazji z nieba będą na nas spadały meteoryty. Powiem wam szczerze, zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawie. Ale, moi drodzy, spokojnie, to nie koniec atrakcji na dziś, bo do gry zostaje dodany nowy, trzeci członek trio ze sklepiku z pamiątkami, Star Parku. Do Colette i Edgara dołącza ich szef, Griff. Griff to epicki zadymiarz, jest bardzo chciwy i, szczerze mówiąc, nie jest zbyt miłą osobą. Czyli taki jakby Sknerus McQuatch z Kaczora Donalda. Pewnie kojarzycie. Używa monet ze słoika na napiwki Colette i Edgara do atakowania przeciwników. Wyrzuca 9 centów, których pole ataku rozszerza się im lecą dalej. Więc można nimi atakować odległych przeciwników, ale największy damage otrzymują przeciwnicy koło ciebie. Jego super atak to rzut 5 ostrymi banknotami, które po chwili wirują, a następnie wracają w szerokim polu ataku, zadając obrażenia w jedną i w drugą stronę. Im dalej banknot się znajduje, tym większe obrażenia zadaje. A wracające banknoty mogą przenikać przez ściany. A Griffa, moi kochani, będziecie mogli odblokować, uwaga, uwaga, za darmo już w lipcu, więc zostaw łapeczkę w górę, ponieważ już druga rzecz dzisiaj za darmo. Griff będzie do zdobycia za darmo w challenge'u, ale spokojnie, będzie można go też zdobyć ze skrzynek i ze sklepu tydzień po zakończeniu challenge'u. Na sam koniec Brawl Talka dowiadujemy się, że do gry zostanie dodanych aż 10 nowych gadżetów oraz każdy nowy brawler dostaje dodatkową rzadką emotkę. Oraz kolejne emotki są animowane. Natomiast złote i srebrne skiny w tym sezonie otrzymają Colt i Mr. P. Także, moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Niebawem na moim kanale oczywiście też się pojawią nowe odcinki, gdzie będziemy testowali nowych zadymiarzy, testowali nowe skiny, nowe tryby i wiele, wiele innych. Jak dobrze wiecie, współpracuję z Supercellem i mam dostęp do wersji deweloperskiej, więc oczekujcie nowych odcinków. Jeżeli wam się podobało, przypominam, łapka, subik, żeby być na bieżąco. Wbijajcie też na pixyshop.pl, jeżeli chcecie mnie wesprzeć i przy okazji ładnie wyglądać. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!